Witam Państwa serdecznie. No przede wszystkim to jest tak, że najważniejsze to jest, że ludzie poszli do wyboru i poszli do wyboru w pierwszej turze, w drugiej turze w podobnej wysokości. W pierwszej turze poszło 2,5 tysiąca, a w drugiej turze 2400, chociaż kandydatów na radnych nie było. To świadczy o zaangażowaniu społeczeństwa w istotne sprawy i to budzi duży szacunek dla tej decyzji mieszkańców, którzy poszli na wybory. To duże zobowiązanie, duży zaszczyt, duże zobowiązanie. Panie Wójcie, co chciałby Pan za naszym pośrednictwem powiedzieć do swoich wyborców, do mieszkańców? No tutaj to oczywiście przede wszystkim chcę im podziękować. Podziękować przede wszystkim, że wzięli udział w wyborach, głosując na moją kandydaturę, na inne kandydatury, bo to jest wybór. To, że ja uzyskałem większość, to ogromnie się cieszę i dziękuję tym wyborcom, którzy na mnie głosowali. Chcę zapewnić, że wyborcy, którzy głosowali innych kandydatów, tak samo są pełnoprawnymi mieszkańcami tej gminy i tak samo ich postulaty i postulaty ich radnych, którzy weszli do Rady Gminy, będę starał się spełnić. 1 grudnia odbyła się pierwsza sesja Rady Gminy Barciany nowej kadencji. Skład Rady nieco zmienił się. Wśród nowo powołanych radnych są tacy, którzy po raz pierwszy otrzymali mandat. Moim priorytetem są drogi nasze, lokalne. Jeszcze takim obok takim priorytetem to współpraca z naszą sołtysową, poprawa jakby no, wizerunku naszej wsi, wsi Winda. No i to właśnie najbardziej mnie zmobilizowało do tego, żeby startować. Pierwszą część obrad prowadziła Eugenia Gbur, radna seniorka. Radni odebrali z rąk przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej w Barcianach Doroty Bączkowskiej zaświadczenia o wyborze. Następnie wszyscy złożyli ślubowanie. Na sesji dokonano wyboru przewodniczącego Rady Gminy, którą w głosowaniu tajnym została dotychczasowa przewodnicząca Wiesława Małgorzata Kłaczko-Dyjas, uzyskując poparcie wszystkich radnych. Takie poparcie, które zyskałam dzisiaj, jest dla mnie bardzo znaczące i bardzo takie dające mi informację zwrotną, że jestem osobą bardzo dobrze postrzeganą i akceptowaną. No cóż tu ukrywać, 5 osób w Radzie nie startowało z moim komitetem, więc tym bardziej jest mi miło. W dalszej części sesji w wyniku głosowania tajnego wybrano wiceprzewodniczących Rady, którymi zostali Wiesław Gajdowski oraz Adam Robert Prokop. Dziękuję za zgłoszoną moją kandydaturę na wiceprzewodniczącego. Iż myślę, że doświadczenie, które posiadam w pracy samorządowej, pozwoli na to godnie to stanowisko. Mam 50 plus, żonę, jedno dziecko. Jestem także szczęśliwym dziadkiem już od 4 lat i proszę Państwa o zaufanie do mojej osoby. Dziękuję bardzo. Jestem pracownikiem firmy Agroskandawa. Oprócz tego jako społecznie przewodniczę Stowarzyszeniu Salsa w skrócie. Cóż jeszcze? Dziękuję. Jeśli Państwo zechcą powierzyć mi to stanowisko, postaram się nie zawieść Państwa zaufania. Wybrano także w głosowaniach jawnych radnych, którzy będą pracować w 4 stałych komisjach. Komisji rewizyjnej, której przewodniczącą została Jolanta Koryga, Komisji Finansów i Budżetu pod przewodnictwem Grzegorza Całucha, Marianna Stefańska przewodniczyć będzie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych oraz Komisji Samorządu Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska, która cieszyła się największą popularnością, a której przewodniczącą została Eugenia Gbur.